Kontynuujemy naszą rozgrywkę w Days Gone. Co mamy teraz do zrobienia? Lecimy sobie na oczyszczenie strefy lęgowej w obozie Drwali. Tam skończyliśmy. Skończyliśmy przy znalezieniu tego delfina. Skuty delfin to leży tutaj za nami. Także ziomeczki z gangu zaprzyjaźnionego powinni sobie pójść po niego, przyjechać i go zabrać. Natomiast ja widzę, że kończy mi się paliwo, dlatego użyję sobie tutaj szybkiej podróży i spróbuję dotrzeć do obozu Copelanda i mam nadzieję, że będzie tam na mnie czekać bak. Pełen bak. Okej. Czy ja tu motorem wjadę? Muszę tu wjechać motorem. Mam taką nadzieję, że wjadę tym motorem. Otwierać. Otwórz! Zaczniesz sprawiać kłopoty, gdy wylecisz z kuchni. Ach, dobra. No worries, ziomek. Ej, ostatnio częściej tu bywasz. Mechanik. Co pan mechanik ma dla mnie? Obozowi mechanicy. U obozowych mechaników zatankujesz motocykl? Ha! Idealnie. A także naprawisz, spersonalizujesz i ulepszysz jego części. Dobrze, właśnie o to mi chodzi. Trzeba mu paliwa? Pewnie, że trzeba. Ile mam hajsu? 1850. Gitara. Potrzebujesz paliwa? Już nie. Naprawa. Dobra, naprawię go jeszcze. To jest tak. Wydajność, wygląd, lakier. Wydajność. Decyduję o maksymalnej prędkości. Nie chcę szybciej jeździć. Przynajmniej na razie. Decyduję o odległości, z jakiej wrogowie mogą usłyszeć. O ilości amunicji, jaką można przechowywać w przechowywać z motocyklu? Joj. To ja tego nie rozkminiałem jeszcze. Decyduję o maksymalnej ilości paliwa, jaką można za... Tylko... O, pewnie, że tak. To... Czyli bug. Standardowy bug. Bug pierwszy, bug drugi. Poziom zaufania 2. Brak. Aha. Okej. Okay. Poziom zaufania już widzę, co to jest. To jest tak jakby reputacja u danego gangu. Poczekam sobie na drugi. Jestem zwolennikiem tego, żeby nie kupować dziadowskich ulepszeń, tylko poczekać na wyższy poziom reputacji i kupić już ten jeden z najwyższych, żeby nie tracić porządkowego hajsu. Obozowi handlarze sprzedają składniki potrzebne do tworzenia, broń, amunicję i zaopatrzenia, o ile zadbasz o odpowiedni poziom zaufania i kredytów. Wiadomo. Wyższe poziomy zaufania pozwalają odblokować nowe przedmioty. Po zakupie broni zostaje ona automatycznie dodana do twojej szafy na broń. A widzisz. Czyli to, że ja sobie zbieram na świecie broń, to nic nie znaczy. I nie mogę jej dodać do szafy. Do szafy mi się doda tylko i wyłącznie ta kupiona od handlarza. To uważam trochę za bezsensowne, bo ja nie lubię kupować od NPC-ów żadnych itemów i lubię wszystko znajdować w grze. Dobra, zaopatrzenie, szafa... szafę. Dobra. To jest zaopatrzenie. Amunicja do karabinu szturmowego. Do pistoletu. 41. Umik do broni bocznej. Okej, okay, tego kupić nie mogę. No, a ja chcę broń kupić. Gdzie jest broń do kupienia dla mnie? Ale halo, czekaj, co tu jest? Nie można zakupić amunicji do tej broni. O Boże, dlaczego? To po co mi ta broń w takim razie? Podstawowa 0. Nie czaję! Amunicja do karabinu. No dobra, kup tą amunicję. 41. To wszystko? Nie. Do pistoletu jak mogę najbardziej. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zaraz zobaczymy. Tłumik do bocznej? Nie. Dobra, to pokaż mi teraz szafę. Ile mam amunicji? Magazynek 10. Nie ma informacji na ten temat. Usza. Boczna, specjalna. Dobra. Wpadaj kiedy chcesz. Szukasz czegoś konkretnego? No, słaby ten sklepikarz trochę. Co tu jest? Trofea. Co mi dają trofea?
Dostarczając zdobyte uszy świrusu zbieraczom trofeów, zyskasz zaufanie obozu, w którym przebywają i zarobisz kredyty. Różne świrusy zapewniają różne nagrody. Hej, Dick! O, widzisz. Chcę tylko, żebyś coś wiedział. Widziałam, jak przywieźli twój motocykl. Wiedziałam, że to twój, jak tylko go zobaczyłam. Pracowałam kiedyś. Serio? Tak mówisz? Tak, bo próbowałam gadać z Kołpem, ale on jest strasznie wkurzony. Nie na ciebie, znaczy, trochę tak. Tylko na wieczystych. Mocno nam to walili, wiesz. No, słyszałem. Dzięki, że mi mówisz, Jazzy. Wiesz, znamy się od dawna. Ty pomagasz mnie, ja pomagam tobie. Jasna sprawa. Ale słuchaj, ja się nie mogę wychylać, łapiesz? Udawaj, że jesteś zwykłym włóczęgą, póki Copeland się nie uspokoi. Dobra, sprzedajemy. Łapię. Aha, to zaufanie. I tyle. Dobra. No i spoko. Hej. Brak dostępnych zleceń. Wpadnę później. Dobrze. Tu jeszcze mamy kuchnię. Wysiedliśmy je wszystkie. Obozowe kuchnie. Dostarczając zdobyte mięso i rośliny do obozowych kuchni, zyskasz zaufanie i zarobisz kredyty. Różne rodzaje mięsa i roślin zapewniają różne nagrody. Cool, czyli właściwie to samo, co przed chwilą. Pamiętam, że zebrałem grzyby i wilka i wszystko to mam. Zadaj wszystko. Na razie to tyle. A hajs? Ile hajsu dostałem za to? Nie wiem ile. Gdzieś przegapiłem to. Chyba przegapiłem tą informację, bo gdzie jest jeszcze koleś od motoru taki, który tu chcesz jest, czegoś? Mechanik. Co się dzieje? Szukasz czegoś? O, hej. A, będę coś miał. Ten sam koleś. Czy nie ten sam, ale dokładnie to samo robi. Oj, co ja gadam? Przecież to jest mechanik, czyli pierwszy NPC, z którym gadałem. Dobra, zdaje się, że to wszystko, co mogłem tutaj zrobić. Tylko jeszcze ta broń. Szybki zapis. Dobra. Chciałbym zobaczyć, ile mam broni. Ile mam magazynków przede wszystkim. Sprzęt, zaopatrzenie, materiały, tworzenie. Magazynek 25. No dobra, tyle, że co z tego. Przynajmniej. Nie mam tu informacji na temat tego, ile posiadam nabojów. No tak średnio. Tworzenie. Aha, mogę tworzyć te rzeczy. Pokaż mi to w takim razie. Podstawowa broń. Dobra. Dobra, mam tutaj naboje. 25 na 50. To chyba to jest całkiem spoko. Ale na wszelki wypadek nie ty sobie jeszcze. Tu bywać. Te naboje są na tyle tanie, co mi się akurat bardzo... A, brak miejsca na amunicję. Słabo. Nic dziś nie kupujesz? Dzięki. Niestety. Wybacz, ziomeczku. Już się obłowiłem u ciebie. Dobra, lecimy. Pełny bak? Jest pełny bak. Idziemy! Nick, jesteś tam? Chciło mi się to, postanowiłem odświeżyć sobie majsterkowanie. Zależy, jak znajdziesz czas. Nic się spodoba. Ej, nie w tą stronę jadę chyba. Sprzęt się zawsze przyda. Dzięki, brach. Prawda? To prawda. Chcesz sobie radę tędy? Bardzo mnie to ciekawi. Ups. Dobra. Nie podoba mi się ta kwestia dotycząca tej szafy na broni, że... Właściwie to bez sensu jest zbieranie broni ze swoich przeciwników, z tego co zrozumiałem, bo nie możesz jej wsadzić do szafy. Czyli jeżeli znajdziesz jakąś lepszą, bądź będzie w sklepie dostępna lepsza, no to tamta stara po prostu idzie do wyrzucenia.
Nie można też sobie składować tych broni, żeby na różne jakieś walki, czy to na przykład z chorób do przyszłości, zabrać sobie jakiegoś, jakiś inną broń. Musisz bieg, albo ściągnieć ich wszystkich na głowę. Dobra. Garecz. Pytanie, co ja mam tu do zrobienia? To bym się najpierw chciał... Oczyść gniazda. Roger Dead. Najpierw, że ty mi daj broń odpowiednią, którą ja bym chciał sobie ponosić. Tu mam tak. Tu mam kuszę, której... No niestety powiedzmy, że nie mam. Gdzie te gniazda są? Tu nic nie widzę, żadnych gniazd. Strefy lęgowe świrusów. To niezwykle niebezpieczne obszary, na których świrusy zbudowały swoje gniazda, by hibernować w nich za dnia. Pozbądź się wszystkich gniazd w strefie lęgowej, żeby odblokować możliwość szybkiej podróży. Okej. Okay. Magazyn. To... Jak to wygląda na mapie? Aha. Dobra. To wygląda na miejsce, gdzie można się zadomowić, co? Jest. Chciałbym mieć pod ręką koktajl. O proszę. Mam bomba rurowa. Jotanę. Super. Dużo. Ale nie chcę tego na razie. Weź sobie to. Co to jest? O tu, to jest latarka, dobra, to jest lornetka, a to? Nie wiem, co to jest z prawej strony, ale się uleczę. Fajnie. Jak to się dobrać do tego magazynu teraz? To jest pytanko. Okej. Okay. Dobra, muszę uważać. Muszę uważać. Nie wiem. Kurwa, co? Nagle się wszyscy tu razem zesraliście? Jezu Chryste. Boże, nie wierzę. A, czyli oni siedzą po prostu w tych krzakach chyba, tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzę. Po prostu wystarczy, że rzucę tego ten koktajl i to będzie jasne. Powinno być przy... Rzut. Dobra. Leci! Karabin teraz. Tak? Fuck it! Just run! O kurde! No powiem, że... idzie mi... nie najgorzej. Nie najgorzej. Jedno gniazdo z głowy. Ile jeszcze je macie? Dobra, bardzo chętnie sobie zostanę tutaj. O, tu będzie elegancko. Zablokuję ich trochę w tych schodach. Rzucaj. Oj. Coś mi się nie udało. A? Gnoju ty. Dawaj! Nie dawaj! Wskaźnik wytrzymałości. Broń biała znajdowana w terenie łatwo ulega zniszczeniu. Podczas walki zwracaj uwagę na wskaźnik wytrzymałości broni. Kiedy pojawi się ikona migająca na czerwono, oznacza, że broń ulegnie zniszczeniu po kilku ciosach. Garyka. Leży pies. Ej, już nie mam amunicji? Żartujesz sobie? Bez sensu. Zaraz, przypomniałem sobie, że ponoć mój motor ma
jakąś skrytkę na amunicję. O, to jest dobry deal. Gdzie ta skrytka? Halo? Jest skrytka. Buzer, jesteś tam? Chciałem sprawdzić, co tam u ciebie. No nie ma skrytki. Trzymaj się tam, kolego. Jak połatamy ci łapę, jedziemy na północ, tak jak mówiłeś. Boże, jak ja tęsknię za otwartymi drogami. Dobra, trudno. Na razie to musisz wydobrzeć, a ja muszę jeszcze podłubać przy motorze. No i trzeba będzie zgromadzić sprzęt. Ale jak tylko się wykorujesz, spadamy stąd, bez odbioru. Pierwo. Tu nic nie ma. Oh my god, ile tego jeszcze jest? Na razie rozwaliłem dwa, tak? Tu jeszcze tam, oj, to ja nie dam rady tamtego zruszyć o tako. 13 naboi mi zostało, czy to jest roztropne? Dobra, najpierw sobie stworzę tego mołotowa. 1, 2, tyk. Teraz sobie rzucę. To was trochę rozgrzeje. Broń. 3 na 6. O! Tak mało ich było? Ha! Elegancko. 8 siekiera. No idealnie przecież. Dobra, to jest chyba jakiś kombos. Nie dam rady tego zrobić bez naboi. Wiem już, co zrobię. Pierwsze, co teraz należy do moich obowiązków, to zakupienie sakwy do motora i sprawdzenie, jak ona działa. Czy przypadkiem nie będę miał możliwości dzięki temu składowania w niej naboi? No bo bez tego to jest lipa. Zostały mi tutaj jeszcze 3 gniazda. Natomiast bez naboi nie dam sobie rady na 100%. Szybka podróż zablokowana. Oczyścić strefy lęgowe, żeby móc przenieść się w to miejsce. O kurde. To jest jakiś żart. A, już wiem chyba, o co chodzi, bo mój motor jest na czerwonej linii. Jeżeli stamtąd wyjadę, to bardzo możliwe, że sytuacja się zmieni. O. No, też tak myślę. Jak teraz? Jest szybka podróż. Git. Cieszę się, że jest w tej grze szybka podróż, bo dzięki temu naprawdę zaoszczędza się kupę czasu. Dobra, lecimy zrobić sobie tą torbę. Tam jest jej włóczęga. Dawaj, mechanik. Ej, ostatnio częściej tu bywasz. Co tam słychać? Wydajność. Sakwa. Decyduje o ilości amunicji, jaką można przechowywać w motocyklu. Okej. Okay. Obecnie wyposażono? Ej, halo, no to ja nie wiem, jak tego użyć w takim razie. Ukryj menu. Pokaż menu. Kurde. To bez sensu. Ja mam się tak wracać? Zrobię motocykla, przyspieszenie. Przyczepność. O, przyczepność. Drogo. Nie. Dobra, tankowanie nie zawsze można zrobić. Zwrócić się paliwo w syfie. Raczej, że nie. Nara. Teraz tak. Sakwy. A, nie wygląda najgorzej. Popatrz, sam sobie zrobiłem. Chcesz czegoś? Nieźle. Masz jakiś problem? Nie wiem, gdzie te sakwy są.
Nie sądziłem, że tak często będziesz tu bywać. Dawaj, mistrzu, zaopatrzenie, amunicja. Umika nie chce. Trwała rzecz. Boże, czy to kosztowało mnie przypadkiem więcej niż ostatnio? Szafa. Dobra, czyli mam wszystko. To jest mi niepotrzebne. Dobra, to na razie. Nie jestem pewien, jak używać tych sakw. A może ja je po prostu już używam, o czym nawet nie wiem. Migaj tu. Nie da się tu śmignąć szybko. Kurde, znowu muszę jechać, ale lepa. Ale stąd będzie dużo szybciej. Pyk. No. A zacz. Wilki jakieś. Czas wykończyć gniazda. Ostatecznie. Zostały trzy, z czego jedno to naprawdę wydaje mi się, że będzie jakiś większy kombos i wyjdzie stamtąd potężniejsza ilość tej kordy. Okej, lecimy. Dawaj karabin. 50 naboi. To zrobione i teraz tu. Czyli ta największa. Kurde. No, chłopaki. O, krab. No chyba nie powiesz mi, że tylko dwa moby stamtąd wylazły. O Boże, faktycznie dwa tylko wylazły. To już mogłem je zabić już pistoletem. Żenada. Takie wielkie ścierwo się wydawało, nie? Dobra, czyli zostały dwa. To już wszystkie tutaj. Okej. No. Mata. I reszta. Więcej? No. A, trzeba uzupełnić zapasy na kolejne koktajle, nie? A idzie to? No nie widać tych gniazd już. Jakby się skończyły. Szkoda, że nie są zaznaczone po prostu na mapie, gdzie trzeba je zrobić, tylko trzeba szukać. Bo mi to blokuje zbieranie itemów, co też trochę średniowym rozwiązaniem. Fabryka zrobiona. Tu nic nie ma. Dobra, w tej ruderze musi być jakieś gniazdo. Zbiera. Gdzie jest ta rudera?
Aha. O tak, gniazdo. Dobra, chłopcy, wy sobie dalej śpicie. Nie zwracajcie na mnie uwagi. I see. Już jedziemy. No, chłopcy i dziewczęta. Jasna z tym. Patrz, takie małe, a tyle ich tam jest. A, nie podejdziecie, dziady. 5 na 6. Good job. No to szukam ostatniego. Coś czuję, że tu będzie. O kurde. O kurde. No nie. Jaki guzik? Ten. Leży. Level wbity. Very nice. Dobra, pytanie, gdzie jest to gniazdo? Suck it! Zobaczmy sobie na mapę, bo może ja niepotrzebnie wyszedłem z tego obrębu. No właśnie. Wydaje mi się, że poszedłem za daleko, trochę się oddaliłem. Wout. Chociaż... Nie, no tu nic nie ma. No, tu zrobione. W środku. Ej, tu jest chatka, na samym środku przecież widzę. Z tej strony widać, że coś tu jest. Okej, okay, no to mam 6. Po robocie. Shoot! A i co wy na to, co? Chodźcie, przestańcie! No chodźcie! Come over here. Leży, leży. Mission accomplished. Czy to już wszystkie? W końcu. Ale z tymi nabojami to jest lipa, no. Muszę przyznać. Nie wyrobiłbym się za nic z jednym magazynkiem. Oczyściłem te gniazda. Na górze powinno być teraz mniej wirusów. Ej, Dick, jak poszło? Ile dużo ich tam było? Tak, no ale wolałem to zrobić, póki było widno. Wiesz, że światło słoneczne je denerwuje. No, to chyba najlepszy sposób na ogarnięcie sprawy. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za... Dzięki za załatwienie tego, Dick. Ledwo dycha, koleżka. Bez odbioru. Dobra. To mi tu. Tylko czy tutaj będą mi potrzebne naboje? Może nie. Zobaczę, ile mam paliwa. Paliwa mam jako tako. Może się wyrobię. Ej no. To lecimy na dalsze poszukiwania. Naprawdę nie dam rady tędy? Czuję, że ten GPS mnie chce wykołować trochę. Ale już będę się trzymał. Obóz renegatów. Sukces.
Myśleliście sobie, że możecie bezkarnie na mnie napaść? Jak to? Ja tu odkryłem. A, tu mam obóz. Wypadowy w Horse Creek. Lokalizuj obóz wypadowy. Pytanie, czy to jest... czy to należy do wątku fabularnego, czy jest to jednak bardziej taki quest poboczny? Łowca obozów wypadowych, wątki fabuły. Nie. Nie. Tak. Zatem to jest to. Ale zaraz. Tak, to jest to, dobra. Kij z kolcami. A, ja już to mam. Mogę sobie to zrobić. Hehe. I z kolcami taki. Dobra, jedziemy dalej. Już trochę lepiej mi idzie to jeżdżenie tym motorem. Nie trafiam w każde pierwsze lepsze drzewo. 600. Tutaj po lewej coś chyba też jest ciekawego. Boże, żeby mi wystarczyło tego paliwa na powrót tylko. Co to jest za lese? Oh my godness. O kurde. Używaj złomu do dokonywania napraw. Podejdź do motocykla i trzymaj kółko, żeby zacząć naprawiać. Jeśli brakuje ci złomu, a masz kredyty, możesz zapłacić za naprawę obozowemu mechanikowi. Kurwa, no pięknie! Tak! Na niego! Na niego! Nie! Tego! Boże, jakie jaja. Oh my goodness. Schowaj się, typie. Dobra, wszyscy już wytłuczeni. Mam coś tutaj dla ciebie, ziomek. Nie wiem, czy mi się to uda. O, krap. Ciężko. Muszę sobie zrobić bandaże. Raz. 5 zużyłem już chyba tutaj. Lipa. Dobra, może spróbuję o, w taki sposób. O, patrz, on tu. Fuck it! No ciężkie jest to zagranie. Ej, co ja tu mogę zrobić ze sobą? No nic nie mogę zrobić, dopóki go nie zabiję po prostu, nie? Ale szansa. Jest! Leżysz, psie saksoński. Jest mój motorek. A to gnój, popsuł mi motor. Nie, nie popsuł. No, jest 0%. A jednak popsuł. Zobaczmy, co da się zrobić. Będzie działać. Dobra, teraz już znam przydatność złomu. Zara. A pozbierałeś lód? Rudasów? O, granat. Ładnie. Ja tak chciałem pójść. Do pogrodzenia. Wybacz. Nie wezmę twojej elitarnej broni. Ale tu snajperkę mógłbym. Chociaż ja wiem, czy mi snajperka potrzebna do czegoś.
Gdzie ona jest? W ogóle, o ile jest. Nie widać. Na koń! Wio! Gwiazda! Muszę je załatwić. O! Trzeba było bezpiecznie wtedy jeździć. Znowu? Strefami lękowymi zajmę się trochę później. Nie będę tu teraz kombinował. To właściwie taka dość poboczna sprawa. Here you go. Coś się będzie działo. Na cmentarzu, kurde, żeby przypadkiem nie było tutaj tej hordy pierwszej, bo ja nie mam w ogóle naboi. Ja mam do zrobienia. Tu jest jakieś coś niebieskiego. Wejdź na cmentarz pionierów. A co to jest to niebieska taka otoczka? Pokaż. O! Tu jest do zrobienia. Peter Sken Ogden. Ciekawostka. A. Była jakaś swego rodzaju znajdźka. Łup! O, synek. To ja cię znajdę. I ta niebieska poświata zapewne mówiła mi o tym, że tutaj jest coś, jakaś fabularna sprawa się rozegrała i warto użyć tego trybu do poszukiwania. Tylko chyba już wszystko zrobione. Kwestii. Na tej laski się nie da przeszukać. Zatem idziemy na cmentarzysko. Run. Znajdź posąg anioła. Chyba miejscówka. Do poszukiwania. Z alarmem, tu się nie tykam. Posąg anioła. Dobra, na minimapie nic nie ma. Na mapie dużej zdaje się, że też. O kurde, na takim dużym obszarze mam szukać tego? No trudno. Dobra, zacznę z lewej. Jednak. Motorem to ja tutaj się nie wjadę. Znaczy wjechać bym wjechał, ale szybko chciałbym raczej wyjechać, jakbym zlurował hordy kuźwa zombiaków. O, czyżby tam było coś? Nie, tutaj nie. Natomiast tu jest do spalenia to dziadostwo. O, jest! Posąg anioła. Dobrze zauważyłem. To go. Nie przeskoczy. Ale bieda. Przez płotek. Też nie. Nazad. Jak tam wejść?
przyzwyczaja. A ściągnę tego typa trójkącikiem. Daj! Płoczący anioł. To musi być tutaj. Gdzie masz tę swoją skrytkę, Leon? Ciągle dowiaduję się nowych rzeczy. No i co? Nie zadziało? Kurde. Tak, widzę. Coś jest. Turendy. Może w jednej z nich. Okej. Mam. Teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Ty, co to za helikopter? What? Not funny. Huzer! Huzer, słyszysz mnie? Normalnie nie umiesz. Właśnie widziałem pieprzony śmigłowiec. Śmigłowiec Niro! Przeleciał tuż nade mną, jakby mnie tam w ogóle nie było. W czasie nagle znikąd pojawia się federalny śmigłowiec? Wyśledzę ich i zobaczę, co oni tu do cholery wyprawiają. Hej, Dick. Uważaj. Nie zbliżaj się do nich za bardzo, póki nie dowiesz się, co oni tam robią. I nie rób nic głupiego. No, no. Przestań, ja nigdy nie robię nic głupiego. Tak, to rozumiem. No, no! Kurde, nie mogę tego tutaj położyć? Wyeliminuj pobliski blok. Okej. No i proszę. Ej, kurde, poziom strzelania i skilla z tym związany trochę mi się polepszył chyba. Good job! Badaj kwestię helikoptera. No to lecimy za odgłosem. Wow, wow, wow! Czekaj, czekaj! Chyba zwalniają! Ta, zatrzymują się! Niro, żołnierze i badacze Niro noszą specjalne opancerzone kombinezony, dzięki którym są niewrażliwi na twoje ataki. Oznaczenie z ukrycia, użyj lornetki i naciśnij R2, żeby oznaczyć przeciwników. Dobra, to już mamy. Nie zobaczą, to koniec. Jak się trzymasz? Czyli mamy badaczy Niro w tym obszarze. Zapewne jest tutaj coś ciekawego do zdobycia. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Cześć!